Witam Was w kolejnym odcinku mojego gameplaya Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition. Zrobiłem sobie troszkę przerwy od ostatniego odcinka, a do racji tego, że przeglądałem sobie różnego rodzaju newsy i patrzyłem się na to, no jaka jest grana reakcja graczy na zmiany po pierwszym patchu. No i generalnie niezbyt to dobrze wygląda, dlatego mi się wydaje, że no jeszcze przed deweloperami z Rockstara dużo roboty. No a ja tymczasem jadę sobie do tego szurniętego typa, co sobie mieszka w willi. Jakoś nie mam do nich pamięci, do tych imion. O, ciekawe mi, co to jest. Czy jest jakiś błąd w grze? Aha, telefon. Ciekawe. Wymazanie. I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. This place is gonna be crawling with assholes. Be careful. Don't worry, Tommy. I'll cover you. Czy co, będziemy ich rozwalać? Tak. Tamten też go kropniemy od razu. Nie będziemy się bawili. Chociaż jakoś koleś nie chciał. O, może jakieś spówki przy okazji ciekawe będą. To już gapimy. Dobra, chłopaki za bardzo niech się nie śpieszą. A ten co, już se poszedł? Ten się zawiesił chyba. A co z tamtym? To są ciekawe typy. Dobra, wezmę od razu od niego tą spluwę, to się zawsze przyda. Tak, to są właśnie to takie te błędy, kiedy postaci potrafią się zawiesić. Poszukaj innej drogi. Czyli pewnie jakoś od strony tamtej strony. Dobra, ty plaży. Ty, ale musimy się ten łeb odpadł. Tego to się nie spodziewałem. Kurde, już mamy gliny na karku, nieźle. Dobra, tam ci leżą. Teraz trendy, tędy? Pewnie tędy. Muszę sobie zgasić lampkę w pokoju, bo jestem brak kontrastu, ledwie co widzę. Kurde, kolej zabija szybciej ode mnie. A ten co? Gdzie on biegnie? Trzeba będzie nieźle uważać. Nikogo nie ma, a przynajmniej na razie. Pewnie teraz tędy. Teraz mi to trochę przypomina taką
klasyczną platformówkę. Willa Diaz, chciałem przeczytać Willa. Dobra, tu poleży. Tu już chyba nie ma nic. Tu niestety spływek nie zabierzemy. Trudno się mówi. Na co oni czekają tak po prawdzie? Kurde, to są wysokie pomieszczenia. Gdzie my w ogóle leziemy? Czy coś tu na marginesie w ogóle jest? Jest. To są ślepaki. Zawsze się sprzedadzą naboje. Aha, tu już są blisko. Diaz! I've come to take over your business! Tommy! You betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! A, szybko poszło. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Trochę przestrój Tomiego. Wyglądało mi to jak Karate Kid. O, nabyto nieruchomość. Trochę tak mi to wyglądało jak jakaś część Karate Kid po latach, chociaż nie jest to przecież Cobra Kai. Aha, czyli możemy sobie zapisać ten gry, czekając na śmierć. Spoko. Troszkę to takie śmieszne było. Myślałem, że trochę jednak ta... No właśnie, że jednak ta strzelanina potrwa trochę dłużej i będzie trochę mniej śmieszna. Ale, dobra, to już mamy zapisane. Więc teraz czas odebrać telefon najwyraźniej. Tommy, son, have I got a surprise for you. I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know Wyspa Starfish. See you later. Okej. Okay. Czyli Javiera jest nasza. I mamy przy okazji nowy zestaw misji. Okay. Tak, w ogóle to w końcu się nauczyłem korzystać z tego... cholernego okrążka, znaczy krążka tego całego menu, które jest zaimplementowano, z GTA 5. Jakoś się nie mogę do niego przyzwyczaić, z racji tego, że zaraz jedziemy, w ogóle jedziemy. Z racji tego, że... Zaraz. Do C. Tutaj. Tu jedziemy? Czy mi się tego wydawało? Czy to jest tutaj? Love Fist. Tak, to jest to chyba. Czy tu jedziemy? Bo koty to jest trochę inna baja. Tak sobie obiecuję, że od początku, żeby od początku grać. Używając spada, kiedy sobie jeżdżę, bo zdecydowanie wygodniejsze niż to takie te jeżdżenie przy pomocy klawiatury, gdzie jedziemy praktycznie na całą prędkością, co jest średnio fajne, jeśli ktoś lubi używać sobie pada i kontrolować tą prędkość. Choć nie ukrywajmy, Vice City nawet jeśli jest najpiękniejszą grą z całej drogi Definition, a przynajmniej lepiej wyglądającą, to i tak nie ma sensu się za bardzo zatrzymywać po drodze i oglądać te widoczki, ale po prostu lubię sobie tak kontrolować jazdę i gdzieś tam zakręcić, gdzieś się spojrzeć, gdzieś pojeździć sobie wolniej. No wiecie, na pewno niektórzy was tak mają. Słabo dzisiaj jeżdżę, a to chyba
kwestia tych paru dni bez grania, co trochę jednak wyprowadza z rytmu. O, tego to bym sam nie zrobił, gdybym chciał. Dobra, coś tu mamy. Mówiłem, czasami mi się te ikonki mylą. Ja myślałem, że takie ikonki poza tymi takimi literkami oznaczają jakieś specyficzne misje, typu, no nie takie fabularne przynajmniej. Love, Joyce. Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Leave it out, Jez, you remember. Lovefish. Don't be playing them games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. English. One in America. The thing is, Tom, mental. The boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the old ass, your father. We need some drugs, pal! Gotta get on the old Lovefish Fury, you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, gang! Love juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot to the boys. You can do that for the boys, right? Robię już tą misję, nie wiem, która z kolei, ale sobie wezmę tym razem inny samochód. Bo tamten tak rozwaliłem. Dobra, ten wezmę. Poprzedni tak rozwaliłem, że za każdym razem, kiedy już miałem kończyć misję, to samochód się, że tak powiem, sypał. No i to mi trochę popsuło szyki. Kurde, wolny jest ten wózek. Trzeba by coś szybszego chyba znaleźć. Tylko co? Czym czy ten będzie szybki? No tego to jeszcze nie pisali, wam powiem. Dobra, nie jest idealnie szybki, ale na pewno będzie dużo bardziej zwrotny. Zabić Lera i jego towar. On sami w ogóle tak sam rozbija, właśnie. O, to jest najśmieszniejsze. Dobra, może się uda. Nie trzeba teraz zgubić gliny. Może nam się uda zgubić ich. Zabierz Mercedes z jej mieszkania. Ej. Mamy szybszy wózek. Uda nam się? Uda. No i spoko. American Act for you. They've been around for a few years now, and for my money, this is their finest hour. Atomic by, of course, Blondie. Hey, Mercedes. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect return. Jakie ten kawałek lubię, Atomic Blonde. Myślałem, że go wykasowali z gry, a jednak jest. Oby się teraz nie rozwalić, bo będzie wstyd. Także dopiero za czwartym podejściem jakoś mi ta misja idzie. Już nam dymi samochodzik, więc lepiej trzeba będzie uważać, żeby go nie rozwalić tam zawczasu. Misja zaliczona, 2000 kawałków. Tak, wypadałoby ten wózek zmienić, bo jeśli go teraz rozwalimy, to będzie dopiero zabawnie. Cóż, zrobimy dla tych wariatów jeszcze kolejną misję. Psychopata, super.
Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking, gang. It is heavy stuff, man. Heavy, gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes Duran Duran. Shut up, you fool. Just because Jez Bond's sheep. It's a love rocket thing, can? Shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy who wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you got to save Love Fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's going to try some monkey business there. Już robię tę misję chyba czwarty raz z racji tego, że w głupi sposób ginę. Albo mi jakoś śmiesznie ucieka, albo nagle hamuje. Właśnie na kogoś zaraz sobie wjedzie i znowu... No pewnie, że chyba powtarza tę samą trasę, co zwykle. Dobra, zaraz się będzie palił, więc nas go szlak trafi. Dobra, zaraz go szlak... uciekajmy, żebyśmy nie oberwali przypadkiem. Dobra, udało się jakoś, ci teraz trzeba będzie uciekać. Albo niekoniecznie. No to wygląda, że nam misja zresetowała gwiazdki. No ale spoko, powiem wam, że... Całkiem sympatycznie szybko poszło. O, tu jest jakiś fajny wózek. Na dwa pod rząd. Więc... A, on jest fajny, tylko średnio... Średnio się nim prowadzi. Czym tu w ogóle mamy w broniach? Rzadko tam wpadam po to. A, i tak trzeba odebrać. Czyli co, czy trzeba będzie pewnie podjechać? No bo co my tu mamy? O, to chyba sobie kupimy. Pancerz, koszt. Tylko czy on jest stały, czy nie? Weźmiemy sobie, zawsze się przyda. M4 się zawsze przyda. Tego nie ma. Aha, tego też nie ma. No ma, zawsze coś. Co tam tym razem? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. W ogóle wszyscy ci ludzie zdają się w kółko tak tuć dupę, to ostro. Anyway, what are you doing out there today, snow dog? Yo, I'm gonna wallpaper my room. Zrobię sobie jeszcze jedną misję na tych kolesi. Może będziemy już mieli tego... Wróć, gdy zaliczysz misję na motocyklistów. Aha, dobra, czyli my teraz chyba mamy iść do tego gangu oznaczonego na mapie. Takim chyba specyficznym znakiem. To jest chyba to. Tak, gang motocyklistów to jest to. Na szczęście są bliziutko. Więc jedziemy do nich. Potem się może zajmiemy tymi Kubańczykami. Trochę tak nim rzuca na boki, ale jest całkiem przyczepny, to mu trzeba przyznać. Dobry w sumie wóz terenowy. Dobra, jesteśmy tutaj. Czujemy, co to będzie. The Grish Great Chopper. Nie, Grish Chopper. Stalowe koła.
Baker. I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Czeka być jakiś test? Troszkę mi to przypomina klimat tego dodatku do GTA 4. Dobra, weźmiemy sobie motocykl. Motor. No. No nie wierzę. Robię już ten wyścig drugi raz i ci kolesie, to jest po prostu komedia, co się dzieje w tym całym wyścigu. To jest po prostu komedia, moim zdaniem. Tego się nie da na poważnie brać. W ogóle typ jak wariat jeździ. Jedź, jedź, jedź. Na razie jesteśmy pierwsi, a dlatego, że ci koledzy to są prawdziwi idioci. Ja nie wiem nawet jak oni jeżdżą. O, teraz jestem tym idiotą, który się przewrócił, ale może mi się szybko uda nadrobić to. Pewnie się koleś na czymś wyłoży, znając. Oczywiście, no. Jakbym miał inaczej to powiedzieć. Kurde, muszę się cofnąć. Cofnąć się i jedziemy w drugą stronę. Ale może nam się jeszcze typa uda dogonić. Może się na czymś wyłoży i będzie dobra nasza. Tak, czy tak daleko do niego nie mamy. Oczywiście, że się wykłada na pierwszym, lepszym zakręcie. Autentycznie. To jest najśmieszniejszy wyścig, jaki brałem kiedykolwiek udział chyba w tej serii. To jest głupsze niż jakakolwiek inna misja. Strach się bać, jak wyglądają profesjonalne zawody takich typiarzy. A przynajmniej w ramach tej gry. No bo oczywiście w ramach czego innego jak nie tej gry. No kurde. Jak on jedzie. No nie wierzę, w jaki sposób ja wygrałem to coś. Premia za stójkę na przednim kole. I ta stójka chyba była tylko dlatego, że wjechałem na ścianę. Czy teraz co? Jedziemy do tych typów, do tego klubu. A nie! O, ta stójka była mistrzowska po prostu. Czy teraz wracamy do tego porąbanego klubu? Hello, it's your big day. You're on live with Laszlo. Działamy dalej. Got you again. Hey, Vercetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. I co, mamy coś rozwalać?
think rap music is going away? You doubting Super Rock and Mr. Magic? Rap music for life. What's wrong with you people? Are you sick or something? Are you on drugs? Keep it locked on Wild Style. That's right, Magic Land. Let's keep up the non-stop music with a very special track, Cybertron. Am I making myself clear? Let's keep it moving, y'all. Mi się chyba uda zrobić to, co chciałem. Czyli chodziło tylko i wyłącznie. Czyli chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby do nich strzelać, ale niekoniecznie. Zobaczymy, czy teraz wyjdzie to, czy nie. Motocykl Bakera. Tak jakby wam wyszło. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Pewien gang ukradł maszynę Mitcha Bakera. Odzyskał ją. No i co? Nie możemy im za bardzo ruszać. Aha, czyli odpala się cutscenka. Będziesz potrzebować szybkiego motocykla, żeby wskoczyć na dach. Wyskocz motocyklem po schodów pod dach, na dach po drugiej stronie. Ok, więc samochód do tej roboty jest ten wystarczający jest, tylko najgorsze jest, że za bardzo nie mamy czym strzelać. Bo koledzy sobie dość wytrzymali. Ten kawałek. Dobra, jesteśmy blisko tych schodów. I fru. Ten kawałek to nie. Tu tylko 5 mamy niestety, to niewiele. O, może ten. To będzie lepsze. Kurde, podchodzą do nas trochę tak zbyt łatwo. Troszkę chyba za szybko potoczyliśmy po to wszystko. Ale może będzie ich łatwiej właśnie kasować, jakby to sami podchodzili. Czemu nie? Tamten się zawiesił, to mu pomożemy. Dobra, tam ci leżą. Choć
ciebie. Ile czasu by tutaj wyskakiwali? Dobra. O, ładnie mu łeb odstrzeliłem. Leży. Jak kulturalnie wychodzą po kolei. A się zrobi mi cały dywan tych typów. Ciekawe, czy w tym samym miejscu wybiegają. Tak, nawet można ładnie go zrobić headshota. Ilu jeszcze tam wyskoczy? Bez kitu. Ilu ich tam będzie? Na serio? Wszyscy? Chciałoby się. Jednak chyba sobie zejdę, bo czuję, że to będzie trwało całą wieczność. Music and tell everyone as I do, you won't go away. The key to feeling great is looking great. A sobie trendy teraz, może przez te schody jakoś. Na to wygląda. Okej, no to jedziemy. Troszkę to było śmiechowe. Bo autentycznie mogłem trzymać cały czas muszkę na tym samym punkcie i tylko czekać, aż wyjdą. I teraz trzeba będzie tak uważać, żeby nie rozwalić tego motocykla po drodze. Kurde, tyś goście potrafią czasami wyjechać mi z zakrętu. Ale jesteśmy już dość blisko, więc może żaden wariat nam nie wyskoczy. Teraz. No i sami żeśmy wyskoczyli. Jesus Christ. Ty, to oni mnie gonią. Na to wygląda. I tam się będą rozwalali, czy co? Jakaś wojna będzie gangów? Koleś sobie pojechał. Ej, i to na tym polegało? Dwukołowy Tommy. Dobra, to pożyczymy sobie od niego wózek, żeby było śmieszniej. I daj broń i sprówkę. Okej. Okay. Odbierzemy tu telefon. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Okej, no to sympatycznie, więc wpakujemy się do samochodziku. I gonimy zapisać sobie stan gry. Okej, to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Glauda was, człowiek z księżyca, Man from the Moon. Dzięki za wszystkie subskrypcje, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Dzięki za uwagę, hej!